Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy. Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 na Serenity Valley. Ze mną oczywiście jest mój brat Jerek 82. Ten ładniejszy, przystojniejszy. Cześć, wam witam was wszystkich serdecznie. Ten Quasimodo. Quasimodo, ty. Ja jestem ten piękniejszy, ładniejszy i w ogóle. Z której strony chyba? Z dupy strony, to może i tam. Może i z dupy strony. Dobrze, moi kochani, w tamtym odcinku zrobiliśmy fabrykę okunia, a w tym odcinku zajmiemy się żytem. Jest to dodatkowy plon dodany przez Toniego, twórcy tej mapy. Są jeszcze trzy, które pokażę. Dziś zajmiemy się żytem. Wcześniej zajmieliśmy się owsem, teraz jest żyto, więc w kombajny i ciśniemy. Słomę chcę, bo jeszcze mi brakuje do silosu, a później pójdzie słoma na sprzedaż. Na sprzedaż i w silos i panie będzie. Zajmiemy ten, pójdzie w silosy na kiszonkę, tam na biogazowni. Część pójdzie oczywiście do magazynu, a reszta pójdzie do spichlerza, żeby było siano. Siano z siana. Nie ma siana, zapierdzielaj do pociana, nie? Dokładnie. Także pokos zostawiaj. Zastanowię się, pomyślę, czy warto. Z wartą warto zawsze, nie? Tak sobie, kochani, też myślałem, że farminga, jak dobrze pójdzie, będę tą serię prowadził aż do serii z 19. Także jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli będziecie ją oglądać, będziecie chcieli, to będę tą serię prowadził do 19. Będę zapraszał oczywiście youtuberów, wujka Jerego, mojego brata standardowo. Zapraszał czy wykorzystywał do roboty? Zapraszał. Ale to w gości tylko, nie do roboty. Nie, do pracy oczywiście. Gości do pracy, tak? I zapraszam oczywiście moich widzów. Jeżeli chcecie, pod tym odcinkiem znajdziecie mojego maila. Piszcie, ewentualnie jak coś możecie pisać w komentarzach. Pozdrawiamy serdecznie Pumsona, który ze mną grał kilka razy. Także sekcja komentarzy należy do was. Piszcie, komentujcie, jak wy na to przystajecie. A ja czekam po prostu do 19. Mam nadzieję, że Giant mnie zaskoczy czymś miłym, fajnym, odświeżonym. Na pewno, żebyś się nie zdziwił przez przypadek. Byle nie trawą. Albo i trawą niech mnie zaskoczy. Zaskoczy cię trawą w środku kabiny, nie? No, możliwe. Ale zaskoczy mnie miło, jak nie będzie tej trawy w środku kabiny. Mhm. Dostaniesz nie tylko w kabinie, ale jeszcze na przednim siedzeniu. No, na pewno. No, zobaczymy. Ja tam... Co do nowej marki Jelonka, czyli Johna Deere'a, nie to tam wsioryba, czy on jest. Ja akurat fanem tej marki nie jestem, ponieważ w realu te Johny Deere'y są bardzo wadliwe. Ale co ja tam mogę ja wiedzieć? Ja wiem, że takie wadliwe.
No, wątpliwe są, dużo się psują się dość dużo. U nas na firmie jest dość dużo tego. Trafiliście na kiepski po prostu model, no. No. Dość często przyjeżdża serwis i go tam. Zobacz, w Stanach na przykład to nie tylko jadą na tych. No ja wiem, że jadą tylko na tych Johnny Deere'ach, ale mnie jakoś te Johnny Deere'y nie. Chyba, że tam są lepsze maszyny po prostu. Bóg wie, nie. No, ja czekam, żeby chociaż Giant kiedyś zrobił Tribina, tak? Największy kombajn na świecie. Tribina. Się chyba nie doczekasz. No, może moderzy zrobią. Fajnie by było. Naprawdę, jeżeli ktoś nie widział na YouTube, jest świetny film o Tribinie. Trwa bodajże chyba 14 albo 20 minut. Wszystkie osiągi. To jest największy kombajn, który ma średnicę, normalną średnicę 5 metrów, tak, szerokości. Sam kombajn. Do tego 20-metrowy header. 20 na godzinę, wersja robocza. 35 tysięcy pojemność zbiornika. I taki zbiornik opróżnia Tribine w 2 minuty. To sobie wyobraźcie, jaka tam jest rura. I ma dwa silniki pojemności 900 koni. To takim sprzętem można byłoby pracować, prawda? No. Ale kosztuje 1 900 000 dolarów. Także trochę pieniędzy kosztuje taka maszyna. Na europejskie drogi niestety jest ta maszyna za szeroka i niestety w Europie nie uświadczymy Tribina. Ale za to mamy Fenda. Ty, ja wiem czy nie, może kiedyś zobaczysz, no. Może kiedyś zobaczę. Jak ale wiesz, bo nie wszystkie, wiesz, nie wszystkie te maszyny wyjeżdżają na drogi główne, nie? No tak. Niektórzy, na przykład, niektórzy mają na przykład dojazd do pola z własnej posesji na przykład, nie? No, ale to i tak, tak czy siak, kudę, wiesz, jak to się mówi, i tak na niektóre pola musisz jechać ulicą i tak, tak? No właśnie nie. Nawet jak będziesz miał gdzieś tam jakieś tam pole, to przeważnie no, chłopie, nasze. Ja na przykład te stare PGR-y na przykład, nie? Te co no. Kiedyś tam były, no to znam na przykład takie jedno, przynajmniej jedno gospodarstwo, które pole jest jedno wielkie kurde pole, że nie widać końca. Ale wyjazd masz normalnie dookoła, gdzie nie spojrzysz, no to jest jedno wielkie pole, a droga jest dookoła tego pola, nie? No proszę. Ale wiesz, ale od siebie z posesji może normalnie wjechać na pole i jedzie, nie? I wrócić polem, więc... A dużo jest takich gospodarstw, gdzie... Znaczy dużo, no. Kilka jeszcze by się znalazło właśnie, gdzie na przykład są pola połączone, nie? Bo u mnie na przykład w rodzinie, że tak powiem, no to tam jak na wiosce oni mają te pola, no to oni mają tam, nie wiem, ze 30, 40 czy tam z 50 tych hektarów, tylko że oni mają taką ciulową sytuację, bo tam kawałek pola tu, kawałek tam, tak jak wiesz, tam gdzie mogli, kto sprzedawał, to kupywali, nie? To kupywali, no. Ale na przykład w drugiej ten, no to druga taka, że tak powiem, sytuacja to było, że na przykład jeden właściciel chciał kupić 20 pól od najbliższych sąsiadów, nie? Aha. Po kolei, pukał do każdego do domu i bo on, nie wiem, co on tam chciał zrobić. W każdym bądź razie, wiesz, chciał 20 naraz, nie? Żeby się nie bawić w kawałeczek tu, kawałeczek tu, kawałeczek tu, tylko po prostu po kolei, tak jak leciało 20, wiesz, 20 od razu pól chciał kupić w jednym ciągu, nie? Tylko nie kupił, bo się ktoś tam nie zgubił, nie zgodził. No, ale znam takie właśnie też, że mają blisko siebie i naprawdę na drogę gdzieś tam publiczną wcale nie muszą wyjeżdżać, nie? Tak. Wyjeżdża z garażu i od razu na pole, nie? No, ale wiesz, tutaj mamy też właśnie, że blisko drogi są te drzewa, nie? Na przykład nawet na tych bocznych czasami masz drzewa owocowe, jakieś tam wiśnie, nie wiem co tam jeszcze. I one są zbyt blisko właśnie drog, tak? Jak jedziesz boczną...
to nawet tam nie ma 5 metrów, tak szczerze powiedziawszy, bo jedzie ciągnik z tą holenderką, tą przyczepą, albo autosadem i jest centralnie na styk, nie? Normalnie drzewa to po burcie trzaskają. To wiesz, no ale jak ktoś by miał kupić kogoś, kogo by stać było na taki kurde kombajn, no to na pewno on by miał drogę, sobie by zrobił tyle, co tam na pola, a na środku pola ci drzewa owocowe nie rosną przecież. No nie, no chodzi mi przy drodze, nie? Przy drogach. A już jak pojedzie skosić, no to sobie zrobi kółko dookoła, żeby miał tam, nie wiem, dojazd spokojny i tyle, nie? Tylko wiesz, no w Polsce nie ma takich aż, wiesz, w Stanach to są pola milionowe, nie? No to wiadomo, nie? No. Tam to wiesz, tam to już nie ma jako takich, powiedzmy, pojedynczych gospodarzy, tylko na przykład takie, kurde, jakieś jedno wielkie pole czy coś tam, no to jest jakiś tam związek gospodyń domowych, że tak powiem. I oni tam robią na jednej tam farmie czy gdzieś, nie? Ale tam, kurde, kiszonki, no to no, jak się robią kiszonki czy coś tam, no to... To nie na jeden ciągnik, czy tam na dwa ciągniki, tylko no, tam to kurde normalnie tam jest... na ilość tam ciężarówek jeżdżą, a ugniatają chyba z 10 kolejnych, nie? Tam jest hardcore, no. No może, kiedyś się doczekamy w Polsce takich czasów, chociaż tak jak mówię, już znam wielu, no widziałem wiele gospodarzy, którzy mają bardzo ogromne pola, nie? I u nich na przykład jeżdżą 3 czy tam 4 zwykłe kombajny naraz, nie? I to są wszystko jego, nie? No ale to już musisz mieć powyżej tam 100 hektarów, nie? No. Bo tak jak masz, kurde, nie wiem, 50, to ci się nie opłaca kupić 4 dużych kombajnów i... No nie, no to wtedy to jest bez sensu, nie? No. Bo ty sobie to zrobisz wszystko w ciągu jednego dnia, powiedzmy, nie? Jednym kombajnem. Czekaj, no, tak. Czekaj, bo się rozpędziłem, czekaj! Wiesz, no już do ilości kombajnów czy tamtego, no to już musisz mieć porządne pola, nie? No, to wiadomo. Powiem ci, że fajnie by było, jakby klasza w końcu dali. No może będzie ten klasz, bo zapowiadali, że niby ma być ten klasz, ale później... I nie, znowu wszedł ten John Deere, tak? No to nie wiadomo, kurde. Wiesz, no... Bo nie dostali licencji. Licencja no, za to dostał Cattle Crops, nie? Cattle Crops, no. No ale dobra, no, nie dostali licencji. Fajnie, no dobra, ma duży parking maszyn, tak? 180 maszyn, ale tak szczerze powiedziawszy, tak jak tłumaczyłem to na filmiku wyjaśniającym, no to ile używasz tych maszyn? 20%? Do 30%. Nawet i tego nie. Do 35. Używasz, przeważnie jest tak, że zbierasz sobie na największy kombajn, na największy pług, na największy siewnik, najlepszy traktor, czy tam w zależności kto tam gra i to wszystko, tak, kupujesz sobie 3 ciągniki, największą przyczepę, żeby się nie męczyć z jeżdżeniem w kółko, największy kombajn, żeby szybciej szedł po prostu pokłos. I to wszystko, tak? Już poczekamy, zobaczymy, co nam ta 19 pokaże. Dobra. Ja muszę. Ja jestem pełny, ale to muszę. No ja zaraz też będę. To poczekaj, to ja muszę trochę przesypać. Wysypać to, co mam. Kukurydzę z poprzedniego odcinka. Nie wiem, ile mi brakuje jeszcze tutaj, żeby mieć 5 milionów tej słomy. Po co ci tyle słomy? Wtedy będziesz zupę gotował? Tak. A chcę całe magazyny zapełnić, nie? Aha. Dlatego wszystko, wiesz, dlatego robię tak, wiesz, na przykład tak jak sieję, to że na wszystkich polach mam jednolite, nie? Nie, biorę tak, że na przykład jedno pole z tego, jedno pole z tego, jedno pole z tamtego. Tylko wszystko jednolite, jak najwięcej. Dziękuję, jedziemy z koksem, nie? No zaraz zobaczę, ile mam, bo akurat jestem w magazynie. Jestem w magazynie.
Zaraz sobie zerknę. Słomy mam 4 669 tysięcy. To czyli jeszcze 340 tysięcy mi brakuje słomy. To jak skosimy te pole, to jeden z nas weźmie ciągnik, przyczepę samozbierającą i dorówna trochę, nie? A drugi będzie dalej kosił następne pole, a następne pole też wezmę ciężarówkę i jak już skosimy, to po prostu kupię tą przystawkę do maszyny i zrobię sieczkę, nie? Mhm. Jeszcze do przodu. Czekaj, stój tu, nie rusza się jeszcze. A, nic nie sypie. Dupa. No właśnie. Nic nie sypie. Tak właśnie, tak właśnie się zastanawiałem, czy będzie sypał, czy... Ty, a ty wiesz, że tu rurę można wyciągać, czy nie wiesz? Nie wiedziałem o tym. No to patrz, zobacz. No a widzisz, jaki fajny myk? Można przestawiać, ale nie chcę sypać, schowaj rurę. No, dupa, nie da się. Do kombajnu cię nie przesypie, nie? No właśnie, szkoda. Ale no. Może wyciągnę rurę. Patrz ty. Widzisz to? Bo tam jest jeszcze duży ten, duży header, nie? Ale widzisz to, czy nie? Widziałeś? No to, widziałem, no. Żebym sobie wyciągnął sobie rurkę. Bo tam chyba największy header jest chyba jeszcze większy. Dobra, to niech stoi tutaj. Także... Ty, ale dobra ta rura jest. No widzisz, nie, no kombajn mi się podoba, bo fajnie, nie? Nie miałem nigdy leksjonów, więc chciałem... Zobacz, jaki dług, patrz, jaka długa rura, chłopie. No to akurat na twoją farmę, to w sam raz. Możemy stać obok siebie i kurde, i sypać do tej samej ciężarówki, nie? No. Ale jaja. Powinieneś zimportować sobie, kupić u mnie dwa te kombajny. Nie. Sprzedać tamte. Nie. Ja ci mówię, tu ci brat dobrze doradza, panie. O, ty. Ja to powiem ci teraz, żebym się kurde przesiadł na jakąś taką naprawdę bardzo małą farmę, nie? Aha. A są takie... Na taką bardzo małą farmę i... Ale małe maszyny. Klasycznymi maszynami, co tam były, nie? Aha, tymi starymi, takie lat 60, no. Tak? Te capki takie. No. Ci powiem, że albo takimi polskimi, typowymi polskimi, na przykład te C360, albo ten capek, nie? Ursusiki. No powiem ci, że nawet fajny pomysł, kurde, tak zrobić, nie? Tylko, żeby musiała być naprawdę mała mapa, nie? Sam mapę. Niekoniecznie mała, ale... Ale taka... Małe pola, nie? No. Ale są takie mapy, ci powiem, fajne. I tam pograć właśnie tymi samymi trupami takimi. Samymi trupami, pakiem klasycznym, co jest... Tylko pytanie, jakby ci się ten... szybko znudziło, tak? Ja wiem. Bo raczej to tak na dłuższą metę to by tak nie było. Pewnie nie? Szybko by się znudziło, no bo kurde, no. Ile razy można w kółko robić to samo, nie? No. Zresztą powoli już mi się farming znudzi, no bo nie rozwija się do przodu, tylko no jest jak jest. To mam nadzieję, że farminga nie obejrzysz u nikogo innego, jak no, u mnie pierwszy odcinek z farminga 19. No, a ja myślę, że ty obejrzysz u mnie. No to pewnie, kurde. Wiesz, no ja już mam 19 zaklepaną, nie? No to... No ja podobno też. No, ty też będziesz miał. Ale dopóki nie wyjdzie, to zobaczymy, no. No nie, no ja cały ciągle narzekam na to, że kurde, to się nie rozwija, nie?
To jedziesz w kółko, robisz w kółko to samo. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem. I to mnie wkurza. Ja ci powiem. Głupie Farmer Dynastii, kurde. No, fajne jest. Idziesz do sklepu, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, musisz tamto, musisz sobie chałupę umeblować, czy czasu do czasu coś tam sobie wyremontować. I powiem ci, że poczekaj chwilę, ci przerwę. Powiem ci, że ten Farmer Dynastii z tym budową mieszkania, bo naprawdę zaczynasz od rudery. No. I teraz na przykład zrobili tą aktualizację, już jakiś czas temu oczywiście, że masz po prostu meble kupujesz, tak? Zmieniasz sobie, masz plazmę, możesz sobie plazmę kupić, nowe kuchenne te, masz mebelki, nie? Nie masz już tej starej, starej kuchenki, tej Westfalki. No ale widzisz, coś się dzieje, no nie tylko zajmujesz się jedzeniem w kółko tu. No ale możesz na przykład na randki się tego... Pomagasz farmerom, to bardziej cię lubią, tak? Bo na początku jesteś. I na przykład mi się podoba, że zaczynasz naprawdę od rudery i możesz na przykład na początku połatać te mieszkanie, czy tam kurnik, stodołę, oborę. Możesz to połatać. Trawę możesz sobie kosić normalnie. Co tam jeszcze możesz? Krzaki możesz, drzewa możesz wycinać. Jak masz piłę, oczywiście tak łańcuchową. Powinno być od samego początku. I na przykład tak jak mi się podoba w piórze farmingu, IQ na przykład pracowników, tak? Zwane tych NPC jest naprawdę na poziomie dobrym, bardzo dobrym, mógłbym nawet rzecz powiedzieć. Jest naprawdę fajny tam rozwój, bo sobie możesz rozbudowywać tą farmę. No ja, wiesz, mi się marzy, tak, że na przykład zaczynasz, powiedzmy, masz kawałek ziemi, nie? Mnie interesuje coś takiego, że masz kawałek ziemi, na przykład tak jak było kiedyś, jeżeli starsi gracze pamiętają, była taka gra jak Agricultural 2011 albo 2013, teraz nie jestem pewny, ale Agricultural. I tam miałeś tak o, miałeś swoje fundusze, miałeś małą farmę, jak chciałeś rozbudować farmę, musiałeś dokupić ziemię, zrobić drogę, postawić budynek. Oczywiście mogłeś rozbudować ten budynek, rozbudować garaż, stację benzynową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to mi się podobało też, że na przykład nie zaczynałeś, że już miałeś pole, tylko pole robiłeś sobie takie, jakie miałeś fundusze, tak? Czyli na przykład chciałeś pole 10 hektarów, to jak ci pozwoliły fundusze, to miałeś pole 10 hektarów. I ty robiłeś sobie tak pole, jak se rysowałeś granice pola, takie pole miałeś. Czyli chciałeś gwiazdki, w kółko, kwadrat, prostokąt, czy nie wiem, rąb, albo jeszcze jakąś inną figurę geometryczną. Tam tak, jak se robiłeś pole, tam tak miałeś. I to mi się naprawdę podobało, to było fajne. Na przykład ze zbiorów, stara gra, to była naprawdę stara gra, tylko oczywiście nie wspierali ją później autorzy. Były, dość dużo błędów było. Na przykład z nasion swoich mogłeś popakować w worki, zapakować do piwnicy i miałeś własne nasiona. Na przykład spakowałeś kartofle, to miałeś sadzeniaki, tak? Spakowałeś żyto, czy tam pszenicę, czy tam jeszcze coś, to miałeś pszenicę, nie? No właśnie, ty, zobacz, podstawowa zasada, że przecież zawsze jak kosisz zboże czy coś tam, to na drugi rok masz na ziarno sobie odkładasz tam te 2-3 worki, ile to tam potrzebuje, nie? Tak. No, a tutaj zobacz, a ty, podstawowe rzeczy nie ma takiej, że nie można zrobić swojego ziarna, musisz zawsze kupić nasiona w sklepie. W sklepie, nie? Lipa, nie? Dla mnie to, bo Giant tym tłumaczy, bo młodsi gracze, wiesz co, to już... Dupa tam młodsi gracze. Właśnie, bo im się nie chce, i tyle, bo... No to z jednej strony ma rację, bo młodsi gracze kupią grę, pograją chwilę, pobawią się i rzucą to w kąt. Tak, no bo będzie na przykład, nie wiem, CSGO albo inne G. Bo taka jest Fortnite. Prawda. Fortnite, tak, o właśnie. No bo taka będzie prawda, no nie inaczej, no. Wyczytałem teraz w holenderskiej gazecie, że niemieccy piłkarze przegrali Mistrzostwa Świata przez Fortnite'a. I trener niemiecki i ten cały sztab szkoleniowy musiał zablokować im Wi-Fi, żeby nie grali. Dlatego przegrali Mistrzostwa. Tak. No.
Nie mają co pisać głupoty. No. Także, no chciałbym właśnie, żeby było tak właśnie, że zaczynasz, tak, że sam sobie tworzysz mapę i na przykład masz te pola już, dajmy, niech już będą te pola, tak, ale na przykład kupujesz sobie grunt pod zabudowę, na przykład chcesz krowę, to musisz kupić sobie grunt, musisz, kurde, wybudować oborę i nie, że oborę masz zaraz na 1 306 2900 krów, tylko na przykład na początku na przykład na 20 krów, tak? A później na przykład na, nie wiem, rozbudowujesz sobie na przykład ją na, nie wiem, na 50, na 100, tak? I na przykład musisz większą łąkę zrobić dla nich, czy coś, tak, dokupić. I fajnie by było, że widzisz, że ta, nie wiem, gospodarka ci się rozwija, a nie, kurde, stoi w miejscu, tak? Tak samo chciałbym na przykład sam sobie postawić budynek tak jak ja chcę, tak? Dojeżdżać do niego tak jak ja chcę. Zrobić sobie jakiś tam dojazd, wyjazd, czy nie wiem, bramy ustawić, wszystko po swojemu, płoty na przykład, tak? Ogrodzenie, czy coś tam. Mieszkanie. No bramy sam możesz ściągnąć, płoty sam no tak, ale postawić, ale... Ale to znowu widzisz, 6 200 000 tych modyfikacji, tak? Gdzie, wiesz, no, jedna modyfikacja może gryźć się z drugą i dupa, nie? Niestety. Nieraz to nie było... ma lekko. No, nieraz to przerabialiśmy przecież. Także no chciałbym, żeby ten Giant poszedł, kurde, chociaż o parę kroków więcej, tak? Na przykład są te krowy, są te owce, no ale no zróbcie też rzeźnie, żeby coś robić, tak, no. Ale po co, buddy? Powiedz mi, po no, co? No nie chce się, no, no. Masz krowy i ci wystarczy, nakarmisz je mleko o 12 ci się samo sprzeda. No. To jest taka na łatwą robotę, nie? W 13 chyba było, że ta mleczarnia jeździła, nie? Tak, no beczka jeździła o 7 rano, o 6 rano i o 6 wieczorem. Tak co 12 godzin jeździła beczka. No i przynajmniej było widać tą beczkę, nie? No, a tutaj co? Tu chociaż mogliby zrobić, że sam to mleko sobie wozisz, nie? No, tutaj zrobili, że sam sobie możesz wozić, no. Nie, żeby zrobili, żeby samemu było trzeba dowozić. Nie? A, no tak, no to możesz przecież wozić. No jak? Gdzie to sprzedasz mleko? Gdzie masz skup mleka jakiś? A nie masz na podstawie mapy? No. Się zdobało? A jaką beczką przewieziesz to mleko? No tak, bo to nie ma nic modyfikacji. No i widzisz, zobacz, w sklepie głupia beczka, nie? Jest tylko jedna beczka zrobiona. Czekaj, gdzie to jest? To jest do gnojówek, nie? Zobacz, jest jedna wielka cysterna i tylko w tej cysternie możesz gnojówkę przewozić. Przecież to jest zwykła beczka. Dlaczego w takiej cysternie nie możesz przewozić wody, nie możesz przewozić, nie wiem, czegoś innego, no? Beczka jak beczka, nie? A wiedziesz, na co zrobisz. Ciężko to nawet ogarnąć, no. Dla mnie to jest... Oni powinni tu trochę rozwoju dać, trochę życia, trochę, kurde, no, naprawdę tych takich naprawdę fabryk, które, żeby zrobić coś, tak jak tutaj masz, tak, że zrobisz coś w jednej, żeby mieć coś w drugiej, tak, a nie. No, to właśnie powinno być, że coś powiązane ze sobą. Samowystarczalne. Tak, samowystarczalne, na przykład to robisz tak jak benzynę, tak, że nie musisz, że się odłączasz od tych sklepów, że na przykład, dobra, oszczędzasz pieniądze, bo masz swoje, tak, a nie, kurde, dobra, zarobię, nie wiem, 300 tysięcy, z czego 150 tysięcy wydam na nasiona i wydam na benzynę, tak? I 150 tysięcy mam tylko profitu, no to... Ale no co... I oczywiście tłumaczenie, no bo młodsi gracze, no ale są poziomy trudności, przecież można to zrobić, tak? Nawet zobacz, w głupim, w Technilandzie, tak, zrobili tak, że na przykład nie zatankujesz innego oprysku, jak nie wytankujesz poprzedniego, nie? No. Zobacz, taki głupi Techniland, nie? Nie mówię, że głupi, nie? No, taki tu, powiedzmy... To małe studio. Małe studio, tak, no.
Fakt, że inne rzeczy tam legły, tak, ale te podstawowe takie rzeczy grywalne, no to, to gdyby się połączyli razem właśnie z Giantem we dwójkę, czyli graficznie od Giant'a, a technicznie właśnie od tego, z polskiej tej farmy, no to powiem ci, że gra byłaby zajebista, naprawdę. No tak, no byłaby, bo... Byłaby jedna z najlepszych, kurde, gier na rynku, nie? Tak, no bo i tak, o, światła fajne były, te, na przykład słońce jak wychodziło, to przez szpary w drzwiach, bo jak byłeś, miałeś stare szpary w drzwiach, gdzie też mogłeś tam chyba remontować bodajże, albo naprawiać, bo później wyszedł DLC. To przecież ten, fajne były, bo miałeś na przykład ziemię, z której mogłeś zrobić sad, mogłeś zrobić sobie pole uprawne. Ale się budynki podnosiło, nie? Znaczy podnosiło, rozbudowywało. Tak, 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 tak. Dobra, mistrzu, to ty tak, o, kosisz następne, nie? Tam za torami. No. A ja już biorę przyczepę samozbierającą. No. Nie, zbiorę tyle, ile mi potrzeba, a później polecimy trochę w snopki tutaj i się czkarnią tam te pole, co ty skosisz, nie? Mm-hmm. Dobra, ja ci samochodem tam podjadę, tutaj jeszcze ci się zmieści stuwa, nie? 110 dokładnie. A ja już to będę zbierał sobie. No i widzisz, no i co zrobisz, no. Ja nie mówię, że Giant, no kurde, robi jakiś tam krok milowy, no ale no też powinien trochę zatroszczyć się w tym momencie o starszych graczy, tak. No. Ale po co, buddy, po co? No zasada właśnie. Jest prosta, jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze. Stary gracz kupi sobie grę i będzie nią tłuk 15 lat, bo mu się spodoba. I co? A młody kupi raz, kupi drugi, kupi piąty, dziesiąty i... Ale wiesz, młody kupi, dobra, młody kupi, ale jak coś mu się nie spodoba, to ile taki młody zagra? No dobra, fajnie, pograłem sobie, o, ale ten ty, ale to nieważne, ile on zagra, ważne, ile on wyda pieniędzy, żeby kupić tą grę i kolejne DLC, tak? Zagra sobie miesiąc, pogra, znudzi mu się, usłyszy o nowym DLC-ku, kupi nowe DLC, bo coś fajnego będzie, pogra sobie, ekstra fajnie się pobawi. I co później? No, zrzuci znowu w kąt i kolejne DLC wyjdzie, powiedz, albo kolejna wersja, to sobie kupi znowu, nie? W tym roku do 17 mieliśmy 4 DLC? 3. 4. Bo był Kun, Big Bug, Platinum i Ropa. To 4. Mieliśmy 4 dodatki. I tak szczerze powiedziawszy, no ja nie mówię, że Big Buck jest zły, tak? No, co niektóre mi się rzeczy tam z niego podobają, ale najlepszym takim dodatkiem, tak szczerze powiedziawszy, to jest Kun. No. I tylko Kun. Co do premium, premium to jest jedna wielka, kurde, pomyłka. Naprawdę jedna wielka pomyłka i ja się dziwię, że oni taki bubel wypuścili, bo mi, jako producentowi gier, byłoby wstyd. Mapa żałosna. Widziałem gorsze mapy przez moderów, które by wygrały z tą mapą. Jak Boga kocham, nie? Bo naprawdę mapa to była jedno wielkie kude żenuła z ich strony, tak, że takiego bubla puścili, naprawdę. Co do tej mapy, no tam kilka takich fajnych, no wiadomo, no polski bizon, fajnie, nie? Fajnie zrobiony i w ogóle, fajnie odzwierciedlony. Kilka fajnych przyczep, oczywiście tam można było się do nich doczepić, bo oczywiście tam brakowało wysięgników, tak? Co do niektórych, bo jak te przyczepy się po prostu wyładowują. Co tam jeszcze? Kilka bo to, takich... Bo to wiesz, że te przyczepy to one nie, oryginalnie nie mają tych wysięgników, wiesz? A to nie wiedziałem. A no właśnie, oryginalne nie mają, bo wiesz co, ja przetestowałem, bo to mówimy głównie o kukurydzy, nie? Nie, mówiliśmy o tych przyczepach na trzcinę cukrową. No, właśnie, na trzcinę, no nie na kukurydzę, no. I oryginalnie jest tak, panie kolego, że taki, wiesz, cała przyczepa trzciny cukrowej, tak jak tu podjeżdża na skup, no. I tam się zapina takie pasy i te pasy przychylają to wszystko. Aha! No to... Albo ewentualnie wjeżdżasz i na taką pochylnię i cię ta pochylnia przekrzywia, nie? Z całym zestawem. No, albo to jest rura ssąca.
Nie, nie, nie ma rury. Tam są uchwyty, możesz sobie zobaczyć. Ja to patrzyłem, gdzie ja patrzyłem. W Australii chyba. No to przepraszam, Gianta, to fajnie, no to dobra, nie czasy. Ale. Tylko że widzisz, że no dobra, no przyczepy może odwzorowali idealnie, no okej, w porządku, ale jak już odwzorowali idealnie, no to powinni odwzorować też skupy idealnie, nie? No. A nie, że ona nie ma żadnego zaczepu, a się otwiera na prawo, na lewo, jak to chce, nie? No. Nie, no, bo mi te przyczepy spać nie dawały. Chłopie, ja tam chyba siedziałem ze dwa dni i szukałem, wiesz... I kułeś? Szukałem różnych rzeczy, tak, szukałem i trafiłem właśnie na australijskie. Przez przypadek właściwie, tam na Discovery coś tam oglądałem. Aha. I tam właśnie było o tej trzcinie cukrowej i akurat o Australii, nie? No to mówię, kurde, przecież to takie proste, przecież w Australii zawsze była ta trzcina cukrowa, tam dużo tego i buraków, nie? Mówię, dobra, poszukam sobie i znalazłem. I faktycznie przyjrzałem... No mnóstwo w tych filmików rozładunku tego i modeli i stron, które oferują sprzedaż tych przyczep ze wszystkimi funkcjami, no wszystko tam, wiesz, cuda na kiju. No i popatrzyłem, jak to jest rozładowane, to po prostu podjeżdżasz pod wyznaczone miejsca i tam są zakładane pasy i po prostu tam na miejscu ci to podnoszą, a nie to, że ty sobie guzikiem to podnosisz czy coś tam. No widzisz, na przykład no mnie boli też jeszcze to, że no mamy ten farminga, ale zobacz, na przykład w takim piórku... Brak miejsca na nowe palety, wełno, owce, panie kolego. No, to później to się posprząta. Powiem ci tak, no... To jest farming, tak? Czyli czemu nie dodadzą normalnie do podstawki sadów? Na przykład... Po co? Winnic. Po co? No, to właśnie po Powiedz co? Powiedz mi, po co? Jak dodadzą teraz wszystkie rzeczy, gdybyś chciał, czyli sady, nie sady, wszystkie pierdoły, wszystkie jakieś tam, nie wiem, punkty, przepraszam, budowy, nie budowy, jakichś wynalazków i tak dalej, no to za rok już nie będą mieli co wydawać. No tak, ale powiedz mi, no co oni teraz wydadzą do dziewiętnastki? Zobacz, powiedz mi tak szczerze powiedziawszy, zrobili konie. Możesz nimi pojeździć, fajnie, no ale co ci tego konie dają? No dobra, jeszcze jakby zrobili rzeźnię, to można byłoby te konie sprzedać do rzeźni i zrobić z nich pedigree. To się kurde upadł na te rzeźnie i na kiełbasy przerały. I pedigree mógłbyś zrobić, tak? Ale tak szczerze powiedziawszy, no dobra, kupisz se konia na początku, jednego, pojeździsz sobie nim po całej mapie, ale to ci się znudzi. Ty, ale może oni zrobili tak, panie kolego, no jeszcze tego dokładnie nie wiem, może zrobili tak, że dostaniesz na początek sprzęty konne i będziesz musiał koniem orać, kurde, siać i wszystko inne robić jeszcze. Tak szczerze powiedziawszy, to wątpię, żeby wpadli na taki pomysł. Ja też to wątpię, ale jakby tak zrobili, to by było zajebiście. No jakby tak zrobili na przykład taką starą farmę i zrobiliby coś takiego, to powiem ci, że pochyliłbym czoła... I od konia byś zaczynał, kurde. Od konia bym zaczynał, fajnie, nie? Ale wątpię w to, że Giant wpadł na taki pomysł i zrobił coś takiego. Bo nie uwierzę w to, tak? Bo naprawdę, jakby tak chcieli na przykład, jak ja bym grę na przykład wydawał, tak? Lubię farminga i tak dalej, i tak dalej. I chcąc zaimponować na przykład graczom, no dobra, ja tam nie muszę mieć jakiś tam case'a, mogę mieć, zobacz, w piórze Pure Farming nie masz żadnych licencjonowanych maszyn, no przepraszam, Landini, JCB i jeszcze jakaś tam Mitsubishi. Maszyna. I Mitsubishi, tak. To są licencjonowane maszyny. Później masz jakieś tam kudę, a jeszcze ten rosyjski kombajn, RAL, Plesz, bla bla, coś takiego. Rossel masz, no coś takiego. No i dobra. To są licencjonowane maszyny w piórze. Ale zobacz, nie masz ich dużo. Masz duże, średnie, małe. Nie masz ich dużo. Ale masz za to fajny rozwój, tak? Bo naprawdę w pióra mi się grało wybornie, tak? Bo i były fajne zadania. Ty, no, ale były na masce to nie gra za ciebie. Co? Jaka naklejka na masce? Naklejka na masce nie gra za ciebie, bo to, że będzie napisane, że to jest klasa albo Tendir, albo jeszcze No właśnie. To nie zmienia fakt, że i zobacz, na przykład, ma służyć do koszenia, nie? I zobacz na przykład, kurde, ja bym zrobił dla graczy właśnie, że zaczynasz od zera, masz
taką typową farmę, że musisz ją po prostu z ruin wyprowadzić na wyżyny, tak? I na przykład jakieś tam życie, tak? Że na przykład jakaś, nie wiem, piekarnia wujka Stasia potrzebuje, nie wiem, żyta. Czy chcesz podpisać z nim kontrakt, na przykład, że na przykład, nie wiem, w ciągu miesiąca dostarczysz 40 ton zboża, tak? Czy tam z jakimś tam młynem, no taki, wiesz, takie fajne kontrakty, którą byś miał dodatkową, kudę, zestaw gotówki. I sądzę, że takie też fajne rzeczy by były, bo to na przykład, o dobra, dzień dobry, jestem Halina, chciałbym, żebyś mi zaorał pole, dobra, masz tu mojego ciągnika i tak dalej, no to dla mnie to jest dobra. Jeszcze jakby zrobili na przykład, że o dobra, jakiś, ty jeździsz na polu i na przykład na drugim polu jeździ sąsiad twój na przykład jakimś tam zestawem, tak? To jeszcze jakieś to fajne życie by było, nie? No, nie? Ale masz tutaj zadania dla sąsiadów, możesz sobie dorobić, no, nie? No tak, no właśnie, no wiesz, ale... Wszyscy w 15 wszyscy narzekali na te zadania, że zamiast, kurde, zadania związane z rolnictwem, to jeździsz, kurde, i wodzisz palety z wodą, na przykład, no. Albo walizki, bo ktoś zgubił, nie? No. Nie, no rozumiem. W 17 się posłuchali, zrobili zadania głównie w zestawie rolniczym, nie? No tak, no. No to jest plus. No jest plus, no fajnie, no dobra, no ale widzisz, na przykład taki pomysł, tak jak teraz ja rzuciłem, też by był dobry, tak? Bo na przykład, zobacz, jest na przykład firma, nie wiem, kompany spółka z o.o., jakaś tam, na przykład ona potrzebuje do wyrobu oleju, na przykład, żebyś przywoził, nie wiem, słonecznik, rzepak, nie? Albo, nie wiem, na tam coś, z czego jeszcze olej, kurde, soi oleistej można robić, czy coś takiego, nie? I przywoził im olej i ten półprodukt i na przykład za każdy półprodukt, który wypisze się z kontraktu, dostaniesz ten, za każdy więcej butelkę oleju więcej, nie, i na przykład podpisujesz kontrakt taki, na przykład, aha, wiesz, że musisz na przykład, aha, ty, no niedługo się zbliża termin, muszę na przykład zasiać rzepak, żeby kudę, żeby był, nie, rozumiesz? Także no, mnie się zdaje, że takie coś przykułoby niejedną uwagę i niejedno na przykład, niejeden by był ten. Tak samo z jakimiś tam firmami. Więcej firm, więcej życia, więcej jakiegoś tam rozwoju gospodarczego. No i chciałbym, żeby było więcej budynków, tak? Nie, że na przykład ty budynki musisz utrzymywać i płacisz za to. Dla mnie to jest głupota. No dobra, postawiłem budynek, przecież za niego nie płacę, tak? Nie muszę go utrzymywać. Koszt, no jak nie? Jaki koszt podatek, dzienny? Podatek. Płacisz jednorazowo, od gruntu płacisz tylko. Na budynki gospodarcze to płacisz tylko raz podatek. Od metra. No wiesz, no to... Nawet od metra, tak? No dobra, no niech będzie od metra. No ma wprowadzić od metra jeszcze, powierzchni. No ja na przykład wolałbym na przykład to, żeby zrobili coś takiego i by był święty spokój. Kurwa. Tak samo za kosz utrzymania dzienny maszyn. No jaki kosz utrzymania, no kurde, no. Umyję go, wyremontuję. No dobra, mogliby dodać na przykład, o dobra, jedziesz na polu, przybiłeś sobie oponę. Jakieś takie przypadki losowe, czy tam zepsuł ci się silnik, musisz wezwać serwis albo ten. No to byłoby fajne na przykład, bo... A tak co, jeździsz, te maszyny ci się nie psują. Po 90 dniach te maszyny wyglądają tak samo, jak wyglądały za funkielnówkę, nie? A inaczej by wyglądało, jakby te maszyny trochę się zużywały, nie? Na przykład. Bynajmniej, to w moim odczuciu. No tu się zużywają, statystyka. No statystyka, no tylko. Po 9 dniach już musisz wymienić na nowy sprzęt, bo się nie opłaca go utrzymywać. Po 9 dniach? No ale tam, no nie wiem czy po 9, no ale to bardzo krótki ten... Po 60 jest. Chyba jest. Nie, Deutschfahr na przykład ciągnik po 9 dniach już świeci na czerwono. Co ty gadasz? A nie przeuważyłem. Tak. A ja to akurat sprawdzam. W tym czasie on będzie ten. No to już po 9 dniach już świeci na czerwono. No to ile? No to jest tydzień czasu, tak?
No więcej, no. No 9 dni, no. No ale tydzień czasu. Już co, już maszyna się staje nieopłacalna, tak? No, no widzisz, no, jak ją szybko wyeksploatowałeś? No. A ty też nie po 9 dniach, nie? No to gruba. Bardzo szybko się tu. Koszty utrzymania, nie wiem, czy tu u ciebie teraz będzie można zobaczyć. Możesz chyba. 6 dni masz chyba najstarszą. No bo ja zacząłem od tego, to ja teraz jak miałem tam po 30 parę dni, to teraz już bym miał ponad 40, nie? No ale tak to jest, jak się coś dzieje. Nie no, chciałbym na przykład, o zobacz, fajne były na przykład te w tym tej farmie od Technilanda, że tam zrobili na przykład rasę pola, tak, czyli klasę pola, to że na przykład A miałeś, to nie dość, że miałeś najlepszą ziemię, to więcej plonów ci ona zrobiła, tak? No. Tam na przykład najgorsza, to mogłeś ją pod sady albo pod łąki podprowadzić, nie? To było na przykład dla mnie ciekawe, nie? Dużo rzeczy jest, których byśmy chcieli, ale tego nigdy nie dostaniemy. No bo... Jak to się mówi... Bo kasa musi się zgadzać. Tak. Robisz, dostał wszystko od razu, to już więcej byś żadnego innego produktu nie kupił. A tak, jak nie dostaniesz od razu wszystkiego, no to... A zobacz, ile jest wydawców, którzy wydają grę i po 2-3 dniach od wydania gry już wydają płatne DLC na przykład, nie? Czy tam no. Nawet niech będzie miesiąc, nie? To co oni w miesiąc czasu zrobili na nowo? Gówno. Nie, oni zrobili to wcześniej. Całą grę tak. Zrobili dużo wcześniej, pocięli na kawałki, żeby później wydać właśnie jako DLC, nie? No. Podzielili se. A co będziemy im dawać wszystko w całości? Niech mają po kawałku, niech kupują po kawałku, tak? Nie dość, że za grę zapłacisz kupę kasy, to jeszcze za chwilę będziesz płacił za każdy DLC, nie? To ta, od razu mi się przypomina ATS, nie? 50... A co było w ATS-ie? No co, 52 stany, tak? A, no. każdy dodatek płatny. Ale no dobra, ale no... no... Do ATS-a to jest troszeczkę inna bajka, bo ta gra nie jest wydana jeszcze w całości, nie? No dobra, no ale 52 stany, Jerry, to pomyśl sobie, ile teraz jest stanów? 4, tak? 3. Czwarty ma wyjść, nie, Oregon. 4. No, Oregon ma czwarty wyjść, no. No. No dobra, jest 52 stany. Ale wiesz, no, nie, no dobra, ale niektóre będą wydawane po 2 bądź 3, bo one są takie małe, że nie opłaca się. No dobra, no to nawet, to a ile tych małych stanów masz? 7? Jest. Czy 8? Nie wiem. 8 stanów chyba. By się nazbierało. Nie, 8 albo 9 stanów jest takich małych. Ohio, bodajże Arizona Północna, Arizona Południowa, czy tam może nie Arizona. Wiesz, wszystko zależy od tego, jakie oni cenie sobie policzą za taki stan, nie? I ile taki ile ostatnio kosztował ten płatny dodatek do Nowy Meksyk, przecież miał wyjść, tak? To Nowy Meksyk jest. No, ile kosztował? 20 euro? Nie wiem. Nie, no co ty. Tanio jakoś właśnie. No ale to nie zmienia faktu, że no, no. Nawet niech to będzie po 20 zł, tak? No. Wydaj 20 zł razy 10 nawet. No to jest 200 zł. To już masz 200, tak? No. A dajmy. No. Jak, gdzie przewyższa o wiele wartość gry rynkowej, tak? Bo ATS kosztuje 80 zł. Jak popatrzysz na przykład na tego traina, tak, Train Simulator, czy tam ten, jak tam każda trasa kosztuje i żeby wszystkie DLC mieć, czy coś tam, to musisz wydać ponad 5000 euro, nie? Co ty gadasz? No. O ja cię kręcę, ale pocisnęli ostro, kurde. Żeby zebrać wszystkie tam trasy, wszystkie modele tych pociągów, wszystko co tam wyszło do tej gry, no to mówię łącznie do kupy. No gdzieś oglądałem na tym, na
Jakieś tam właśnie na TV Gry czy coś takiego, tam było takie fajne zestawienie i oni pokazywali ile co kosztuje, jaka gra tak naprawdę, ile co kosztuje, że sama gra kosztuje tam powiedzmy 15-20 zł, załóżmy, nie? Mhm. Ale każdy jakiś tam dodatek kosztuje kolejne, tam nawet niech będzie 5, to tylko wiesz, w ramach porównania, nie? Niech nawet kosztuje 5 zł, ale jest tak dużo tych dodatków, że suma summarum, żeby to wszystko wziąć pod, wiesz, złączyć, no to wychodzi grube pieniądze. Grube high school, nie? No i widzisz. Niestety. Można. Nic z tym faktem nie zrobisz. Ładnie ludzi trzaskają. No ale na tym cały świat się opiera. No po prostu wiesz, znaleźli dziurę, której mogło sobie powalczyć, że tak wiem, nabić ludziom, na ludziach zarobić, no to wykorzystują to, no po prostu. Tylko, że to widzisz, że to jest też z drugiej strony nasza wina, bo my dajemy się na to nabrać i dalej ciągle pozwalamy na to. Bo żeby się, wiadomo, tam powiedzmy zebrała jakaś grupa osób i powiedziała dość wszystkim dodatkom, pierdom i tak dalej, wyciąganie ciągle kasy, niech dają grę i niech wypuszczają, jeżeli chcą wypuszczać, to tak jak było, to nie wypuszczają, ale darmowa, nie? Nie wiem, czy pamiętasz, ale tak było z Battlefieldem, Star Wars Battlefield, czy Battleground? Nie grałem w to. W dwójce było tak, że musiałeś, jeżeli chciałeś jakieś tam nowe skiny, nowe jakieś tam bronie, musiałeś kupić za te jakieś tam diaksy, powiedzmy, a jak nie miałeś, to oczywiście musiałeś sobie doładować te diaksy, nie? Oczywiście mikropłatności i ludzie się powkurzali, napisali do tego i znieśli, nie? Znieśli normalnie mikropłatności, nie? No bo ile możesz płacić za tą samą grę? Dostajesz grę, no to powinieneś ją mieć, kurde, nie? No tak. A nie, kupujesz grę i za chwilę musisz jeszcze do niej dopłacać co chwilę, no. Bo to, bo tamto, bo sramto, bo siamto, no to kurde, albo kupujesz grę i grasz w nią, albo nie kupujesz gry, nie? No. Wiesz, kiedyś nie było dodatków żadnych DLC-ków, żadnych innych, nawet kurde, gra posiadała błędy, ale też jakoś tam... Nie, dodatki były, bo na przykład ja grałem w DC Please, nie wiem, czy młodsi gracze wiedzą, co to jest. Jest to gra turowa, strategia turowa, po prostu coś jak, może nie, jak coś jak Heroes, tak, tylko że po prostu walki odbywały się w strefie turowej. Wszystko było na rundy i na przykład Disciples grałem, to było dwójka, powrót Galena, bo zgrałem wszystkie trzy części Disciplesa i powiem wam, że na przykład był dodatek, który kosztował 20 zł, no ale dodawał na przykład nową rasę, czyli elfy, pamiętam. I ten dodatek naprawdę był fajny i na przykład ja wydałem 20 zł, bo na przykład warto było, nie? Zapłacić 20 zł i mieć ten dodatek na przykład. I byłeś zadowolony z tego, co oni ci dodali? Tak, byłem zadowolony z tego, co mi dodali, z tego, co dostałem od studia. Już nie pamiętam, jakie studio, bardzo przepraszam, że nie pamiętam, ale... Studio wydało właśnie dodatek i gra kosztowała, podstawka, wtedy pamiętam, 35 zł, a ja za dodatek później po jakimś tam czasie zapłaciłem 20 zł. Ale i tak chyba Arka nikt nie przebije, nie? Czego? Arka, gry Ark. A, Ark. Arka, survival. No, jakoś tak mi nie podeszła ten survival, powiem ci tak szczerze. No, ja to nie grałem, tylko tak widziałem, ale najlepsze jest to, że gra ciągle jest we wczesnej... Wczesny dostęp? Dostępu, no, a już wydają płatne DLC, nie? Aha, no to... to super. To jest najlepsze, nie? To dobry chwyt marketingowy, kurde. Choć tam dużo ludzi powiedziało, że no te DLC, które tam było, no to jest warte swojej ceny, no ale... No dobra, no, no. Ale kurde, no gra wczesny dostęp to tak samo jakby Farming wydał pierwszy jakiś dodatek, a później, a gra byłaby jeszcze na przykład 19 we wczesnym dostępie,
A wyszedł już by płatny. Ale wiesz czemu oni to zrobili, że jest ciągle we wszechstronnym dostępie? Bo ona ma tam jeszcze sporo błędów, różnych takich siakich. No. I żeby się nikt nie czepiał, że to jest, kurde, że gra ma sporo błędów, no to co, jest wczesny dostęp. No sorry, no to gra jest nieukończona. Cały czas jesteśmy w trakcie ukończania, tak? Tak, a kiedy skończymy, to Bóg wie. 10 lat. No. Żeby tylko. Skusiłeś już nam to? No ja już skusiłem. Będziemy kończyć powoli chyba. No zaraz będziemy kończyć już. Ja już tutaj prawie te pole kończę. Mówię prawie, bo już trochę zostało. No. Także, no wiesz, no, my możemy sobie gdybać, skwierczyć pod nosem, a studia i tak będą robić, co będą sobie żywnie podobało, tak? Dokładnie, nie inaczej. My chcielibyśmy tak, a oni tak zrobią po swojemu. I tyle. Nie inaczej, no. Dobra, Badi, ja idę, bo mnie ciśnie na pęcherz. Dobrze, kochani, to my będziemy kończyć. Polecam. Ja się żegnam z wami już teraz. Tak, polecam kanał. Polecam kanał Jerego. Link znajdziecie pod opisem. No i co? Komentujcie, kochani. Może wasze tam przemyślenia pod odcinkiem. Dlaczego by nie? No i co? Lajkujcie, polecajcie mój kanał. Twórzmy naszą grupę na moim kanale. Komentujcie, ja na każdy komentarz odpiszę na pewno. Nie traktuję ludzi tutaj jakoś tam przedmiotowo. Tylko na każdego fana odpisuję, do każdego fana również. Z miłą chęcią będę witał nowych subskrybentów. Pozdrawiam serdecznie Bartka, który napisał do mnie parę komentarzy, który bardzo chciał farminga, to proszę bardzo. Farming się ukazał. Wcześniej właśnie z fabryką i teraz. Także pozdrawiam serdecznie, Bartek. No i co, moi drodzy? Ja się z wami żegnam. Jeszcze raz zapraszam was do lajkowania, do komentarzy. Naprawdę, sekcja komentarzy. Przypominam, że na 100 subskrypcji zrobię Q&A. Może z jakąś nagrodą, może nie. Zobaczymy, jak to będzie. Chciałbym, żebyście również też pisali swoje pytania na Q&A. Oczywiście mojego maila znajdziecie pod opisem filmu, na który będziecie mogli pisać maile albo pisać pod filmem. Ja się z wami żegnam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia z farmy u Badiego. Cześć i czołem, pa pa.